Witam wszystkich serdecznie. Dziś tematem filmu będzie mój pierwszy odciąg, trocin, a jest mianowicie Karcher WD2. Zapraszam na film. Odkurzacz Karcher, Kercher, jak się wymawia, tak się wymawia. Ja mówię po swojemu. Model WD2 zakupiłem na samym początku przygody z majsterkowaniem, więc jest już troszkę ze mną, służy. Jakiś czas temu zakupiłem również odkurzacz Parkside'a ze względu na to, że w tym odkurzaczu jedynej rzeczy, której mi brakowało, to było gniazdko do podłączeń pod elektronarzędzie. Więc jakiś czas temu zakupiłem odkurzacz Parkside'a z możliwością podłączenia elektronarzędzia. Do czego zmierzam? Jak sobie poradzić z trocinami? Jeżeli chodzi o pilarkę i elektronarzędzia, no niestety było bieganie, włączanie odkurzacza, później elektronarzędzia, ale to nic nie szkodzi. Można kupić tak zwane gniazdko na pilota, mieć je gdzieś w kieszeni, przy pasku, czy gdzieś z boku i włączać i nie musimy biegać. Do czego zmierzam? Mianowicie problem zaczął się w momencie, kiedy zakupiłem strugarkę Szepacha, bo pojemnik, nawet już nie pamiętam, ile litrowy jest ten pojemnik, a tu nigdzie nie ma wzmianki o tym, ale przy struganiu kilku deseczek zaczęło mi po prostu przeszkadzać to, że za każdym razem trzeba było ściągać i ten mały pojemniczek opróżniać. Do tego filtr był cały czas zapchany. Przy omawianiu odkurzacza Parkside'a doradzano mi separator cyklonowy lub zrobienie innego takiego odciągu. Taki odciąg zrobiłem po swojemu. Część podglądałem na YouTubie i stwierdziłem, jest za mały zbiorniczek, więc ja go powiększę. Więc chciałem go powiększyć o takie oto wiadereczko 20 kg czy 20 litrów, ale w żaden sposób nie chciało mi spasować. Więc musiałbym zrobić jakąś redukcję. Wyciąć większe koło, nałożyć na to jakieś klamerki i na to założyć odkurzacz. Ale to też by na niewiele się zdało. Można powiedzieć, tą tuleję zrobiłem. Ale jak już zrobiłem, to stwierdziłem, że coś tu jeszcze trzeba dorobić. Więc rozkminiłem to w ten sposób. Wiadereczko, wiadereczko, wiadereczko. I w taki sposób powstał mój pierwszy prototyp odciągu wiórów. Zwiększyło to o tyle, że nie musiałem znowu aż tak często latać, wysypować trocin jak z odkurzacza. Ale jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia i chodzenie nie po jednej, dwóch, tylko po 10 czy 15 deseczkach w zależności jaki był zbiór na strugarce, czy pół milimetra, czy milimetr, czy tylko delikatne liźnięcie, też musiałem go opróżnić. Więc trzeba było szukać czegoś większego. I znalazłem coś większego, beczka na kiszoną kapuchę, bo w takich bekach kisiło się kapustę, tylko że w tym momencie już był problem. O, znowu otwór był za duży. Więc dla chcącego nic trudnego. Kawałek płyty USB. Z tej strony wyfrezowałem sobie roweczek, uszczelka do okien. Z tej strony tak samo wyfrezowałem sobie roweczek, też uszczelka do okien. I tak oto powstał mój odciąg trocin, który używam do strugarki i pilarki czy ukośnicy, a reszta elektronarzędzi jest podpinanych pod odkurzacz Parkside'a. Taka konstrukcja
Jedynym minusem jest to, że beczka jest plastikowa i potrafi tą beczkę siła ssania wciągnąć. Na jedno dobrze, bo w beczce nie mam nigdzie zrobionego otworu, gdzieś zaślepionego poliwęglanem czy plexi, tak żeby widzieć, ile jest trocin wirów w beczce, więc jak zaczyna mi go dławić, a wlot wirów zatkam beczki, siła ssania nie jest w stanie wtedy ścisnąć beczki, bo jest wypełniona trocinami, więc wtedy wiem, że już jest pełna i trzeba ją opróżnić. A zdarzało się tak, że nie zdążyłem opróżnić, co się okazywało po podniesieniu. Troty się wysypywały, oczywiście, i tu wszystko razem z filtrem było oblepione trocinami. A tu taka krótka niespodzianka, ktoś zapomniał mnie dawno opróżnić. I surprise! No i pasowałoby powiedzieć, co i jak. Więc pierwsze wiadereczko, które wkładam, można powiedzieć, silnik razem z filtrem od odkurzacza, zmierzyłem sobie średnicę pojemnika oryginalnego i szukałem wiadereczka, który kołnierz odpowiadałby właśnie tej wielkości. Jest tylko i wyłącznie obcięty ten kołnierz za pomocą multitoola. W środku, jak można zauważyć, jest wsadzony pierścień, żeby mi tego wiadereczka nie zgięło. Taki sam pierścień mogę założyć do beczki, tylko muszę go przeciąć na pół, no bo oczywiście przez otwór mi nie wejdzie, bo beczka górą jest węższa. Przykręcić beczki mi nie będzie wciągało. Czy mi się uda to rozebrać? Zaraz zobaczymy, bo od złożenia nawet tego nie otwierałem. To zielone wiadereczko musiałem znaleźć z wieczkiem, tak żeby ładnie mi to spasowało. Kawałek rury 50 przewiercone przez to białe wiadereczko po farbie. Tu jest kawałek sklejki szóstki, wywiercony otworek, 50, rura, tu akurat nie wiem, czy będzie w kadrze widać, jest kołnierz, oczywiście bez uszczelki. Tu mamy drugi kawałek sklejki, oczywiście tam pomiędzy sklejką a dnem wiaderka po farbie, tak samo tutaj między tą sklejką a wieczkiem, czy między wieczkiem a dnem tego wiaderka jest silikon, wszystko skręcone, wypuszczone, rura 50, otworek, talerz, także zasysane trociny, jak w cyklonie robią nam kółeczko, jadą po obwodzie, spadają na dół, a że beczka się rozchodzi delikatnie w stożek, wszystko idzie na dół. Tak samo ten kołnierz, płyta OSB, jest zasilikonowana, no niestety ciężko będzie zobaczyć, tylko że tu odwrotnie i od środka są wkręty wkręcone w tą płytę OSB, wycięto po okręgu. Tu delikatnie zostawiłem wiaderka, tak żeby mieć lepiej spasować wlot. Rura PCV 70, redukcja na 50 i na metry zakupiłem wąż od odkurzacza centralnego. Jak na razie się dobrze sprawuje. I tak to mianowicie wygląda. Tak samo tu można zauważyć,
wszystko jest obiechane silikonem z jednej strony, z drugiej strony i tu wszędzie w koło, tak żeby nie było strat, można powiedzieć, zasysanego powietrza. Co mogę dodać? Zamiast beczki plastikowej może być beczka metalowa. W planach miała być beczka po oleju 200 liter, tylko że problem byłby z jej opróżnianiem, no bo jest metalowa, cięższa, a tą beczkę mogę śmiało przechylić, do worków wysypać trociny, czy rozsypać do mniejszych wiaderek i wziąć na rozpałkę do pieca centralnego ogrzewania. I mam ciepło. Szybki, prosty sposób. Beczka, kawałek płyty, nie musi być akurat USB. Ja miałem takie kawałki USB, więc wykorzystałem USB. Może być sklejka. Do tego jedno wiadereczko, oczywiście z dobrym wieczkiem. Do tego drugie wiadereczko dopasowane do średnicy odkurzacza, tak żeby nie trzeba było nic przerabiać. W każdej chwili mogę cały silnik z filtrem, można powiedzieć cały odkurzacz, ściągam, zakładam na pojemnik. I oczywiście otwór, w którym znajduje się wąż, zakleiłem kilka razy, czy kilkadziesiąt razy taśmą, tak żeby tu mi nie zasysało powietrza. Można dorobić ewentualnie jakiś korek i zaślepić go korkiem. W tym momencie ściągam taśmę, podpinam oryginalny wąż ze szczotkami i mogę śmiało nim odkurzać. Więc pogadał. A czy to w ogóle działa? Ano mianowicie działa. Włączę i zobaczymy, jak ładnie beczka się nam zgniata. A żeby było ciekawiej, tyle węża to mi nie będzie potrzebne. Tu mamy oczywiście drugi koniec. Tu mam oryginalną szczoteczkę, oryginalny wąż od Karchera, oczywiście uniwersalna przejściówka. Więc zabieramy się za sprzątanie. Troszkę trocin mam na podłodze. Można powiedzieć, przygotowałem się albo nie posprzątałem po ostatnim projekcie jeszcze. Ja przestawię kadr, tak żeby było w miarę wszystko widać i pokazuję, jak to działa. Nie wiem, czy było widać na filmie. Ja o tym wiem. Jeżeli założę jeszcze mniejszą średnicę, jaką jest średnica rura do odkurzacza, no niestety beczkę wciąga i beczkę wciągnę. I tak prezentuje się odciąg mojej konstrukcji.
plastikowa beczka, dwa wiaderka, parę rurek kanalizacyjnych. Jedyny koszt dodatkowy to jest w moim przypadku wąż, bo reszta gdzieś się walała, więc wykorzystałem. Chciałbym oczywiście podziękować Dawidowi, który napisał do mnie maila, jak sobie radzę z trotami przy struganiu, strugarką grubościówce. Napisał maila, więc stwierdziłem, nagram, pokażę, a czego nie, może komuś się to przyda. Więc Dawid, serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że pomysł się podoba, jest skuteczny, jak można zauważyć na innych moich realizacjach. Zazwyczaj widać tylko i wyłącznie tą końcówkę, że przy strugarce, czy przy ukośnicy, czy przy pilarce tarczowej są porobione przejściówki, wąż jest podpięty. Ja jestem zadowolony. Więc ja zachęcam do komentowania i podzielenia się, jak Wy sobie radzicie z trocinami przy struganiu, czy przy pilarce, ukośnicy, jakich odkurzaczy, czy macie coś podobnego w tym stylu własnej produkcji zrobiony obciąg troci. I widzimy się w kolejnej realizacji. Cześć!